Mecz piłki dźwiękowej, turniej warcabów stupolowych czy strzelectwo bezwzrokowe to tylko kilka z 12 konkurencji olimpiady osób głucho-niewidomych w konkurencjach przeróżnych. Zawody odbywają się za niespełna 2 tygodnie, 17 i 18 września na stadionie Uniwersytetu Gdańskiego. Będzie to już 6. edycja tej imprezy w Gdańsku. Osoby głuchoniewidome, czyli osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, mogą brać udział w różnorodnych sportach, ale nie we wszystkich, w zależności od uszkodzenia wzroku, słuchu. I tak jak niektóre osoby nie mogą dźwigać ze względu na wzrok, no to na pewno będą mogły zaśpiewać piosenkę w karaoke albo zagrać w warcaby stupolowe. A jeżeli osoby są niewidome, to w zwykłą piłkę nie zagrają, ale jeśli ona będzie dźwięczeć, to nawet przy wspomaganiu aparatów słuchowych, czy nawet gorszym słuchu, są w stanie tą piłkę złapać i przerzucić do przeciwnika. Postaraliśmy się zrobić taką kompilację 12 konkurencji. Pokazujemy, że osoby głuchoniewidome mogą właśnie robić przeróżne rzeczy. W każdej drużynie sześcioosobowej są 4 osoby głuchoniewidome, jeden wolontariusz, wolontariuszka i kapitan. I kapitan nami są tłumacze przewodnicy. To są osoby wykwalifikowane do wspierania osób głuchoniewidomych w poruszaniu się, w komunikacji i są właśnie jako kapitanowie drużyny, są wsparciem dla tych osób, które najwięcej potrzebują tutaj pomocy. Przy takiej olimpiadzie no można, myślę, się wiele nauczyć. Na przykład o tym, jak uprawiać różne sporty mimo uszkodzenia wzroku i słuchu, że bardzo wiele rzeczy jest możliwych. Mamy zapalonych rowerzystów. Jest też grupa zapalonych piłkarzy, czyli klub piłki dźwiękowej. A o olimpiadzie osób głucho-niewidomych w konkurencjach przeróżnych opowiadała Kamila Skalska. Ja przypomnę, że olimpiada osób głucho-niewidomych w konkurencjach przeróżnych w Gdańsku już 17 i 18 września na stadionie Uniwersytetu Gdańskiego. Przyjść może każdy.